Państwa. Dzień dobry, Elżbieta Liszewska i kolejny nasz program z cyklu Żyj Świadomie. Witam serdecznie i ciepło w te takie może nie najcieplejsze dni, ale radosne. Przed nami święta i mam nadzieję, że te rzeczy, o których będziemy mówić dzisiaj, spowodują, że będzie w Państwu więcej radości, spokoju i zadowolenia. Przypomnę, że jestem właścicielem Akademii Liderów, że prowadzimy szkołę rozwoju osobowości. Jest to jednocześnie szkoła dla terapeutów, dla trenerów, dla osób, które chcą pomagać innym, ale za każdym razem, jak Państwu podkreślam, aby pomóc innym, na początku trzeba zawsze pamiętać o tym, żebyśmy pomogli sobie. Cykl naszych programów do tej pory był poświęcony budowaniu pewności siebie. I na jakiś czas porzucimy ten temat budowania pewności siebie, to znaczy może tak nie do końca porzucimy, bo pewność siebie buduje się każdym krokiem w swoim życiu. Natomiast będziemy mówić w przyszłym miesiącu zupełnie o innych tematach, natomiast teraz troszkę będzie inaczej niż zwykle. Mianowicie, proszę Państwa, z nami goście, urozmaicimy program i poćwiczymy troszeczkę. Zapraszam teraz, żebyście Państwo przywitali serdecznie naszych gości. I bardzo proszę o przedstawienie się. Dzień dobry, nazywam się Iwona Jędrzejczyk, jestem absolwentką Akademii Liderów, jestem terapeutą i wykładowcą w Akademii Liderów. Mhm. Bardzo proszę. Serdecznie, ja się nazywam Monika Kucharska, jestem słuchaczką 5. semestru w Akademii Liderów. Super, dziękuję. Dziękuję serdecznie dziewczynom. Proszę Państwa, przed nami, tak jak powiedziałam, urozmaicenie, a będziemy wprowadzać wiele urozmaiceń w naszych programach. Dzisiaj właśnie Panie pokażą nam, w jaki sposób stosować w praktyce naszą asertywność, o której mówiliśmy. I tak jak przypomnę, cykl programu w grudniu, asertywność w praktyce. I teraz w jaki sposób w praktyce stosować asertywność? Przy asertywności nie mówiliśmy sobie o jednej sprawie, mianowicie o tym, że jest coś takiego, co się będzie zaraz, znaczy co się będzie kryło pod tajemniczym tytułem techniki asertywności. Techniki asertywności są to takie metody pracy i wypowiadania się, które doprowadzają do tego, że w efekcie, jakie uczucie mamy poczuć, pamiętamy z poprzednich programów? Spokoju. Zrównoważonego spokoju. Dzięki pewnym zachowaniom, pewnym słowom, pewnym metodom możemy nauczyć się świadomie panować nad swoimi uczuciami. Pamiętamy, że my panujemy nad uczuciami, a emocje panują nad nami. Wyłączamy ten drugi scenariusz. Będziemy w tej chwili panować nad sobą, panować nad swoimi uczuciami i doprowadzać do tego, żeby głównie dominujące, wiodące uczucie było to uczucie właśnie spokoju. Pierwsza technika, którą Państwu dzisiaj pokażemy, jest to technika asertywnej odmowy. Za chwilę Państwo zobaczycie tę technikę i ja później podsumuję. Nie będę opowiadać o niej na początku, powiemy sobie później. Asertywna odmowa, tylko tyle powiem na początku, jest to odmowa. Kiedy coś zaczynamy mówić, odmowa, czyli w jaki sposób, inaczej może prościej powiedzieć, w jaki sposób mówimy nie, żeby osiągnąć swój cel, być osobą spokojną, nie wymuszać na nikim, a jednocześnie czuć się dobrze i osiągać swój cel, żeby nasze rozmowy, nasza komunikacja występowała w tych właśnie kategoriach wygrana-wygrana, o których mówiliśmy w poprzednim programie. I poprosimy Panie o zaprezentowanie takiej asertywnej odmowy i zobaczycie, na czym to polega i co się będzie Wam z tego podobać. Bardzo proszę, która z Was zacznie, dziewczyny? To może ja zacznę. Bardzo proszę. Moniko, ja mam do Ciebie szaloną prośbę. Ja mam taką sprawę do załatwienia na mieście i jest mi potrzebny samochód. Ja nie mam tego samochodu. Ja Cię błagam, pożycz mi samochód. Jesteś moją ostatnią deską ratunku. Proszę Cię, pożycz mi samochód. Ale kiedy potrzebujesz ten samochód? Wiesz co, no dzisiaj wieczorem bardzo potrzebowałam. Wiesz co, ja jadę z dzieckiem na angielski dzisiaj i no nie bardzo. Ale słuchaj, ja myślę, że ty możesz, słuchaj, przecież twoje dziecko, to nie wiem, twój mąż może przecież odwieźć. Albo nie wiem, poproś siostrę, może słuchaj, ja mam... Pracy po południu, nie, ale słuchaj, ja wierzę, że ty go przekonasz, naprawdę, przecież on mógłby się zwolnić. Błagam cię, zrób to dla mnie. Wiesz co, to może nie wiem, no daj mi trochę czasu, ale no generalnie... Please, naprawdę, zrób to dla mnie. Odwdzięczę ci się naprawdę.
Dziękuję, dziękuję. Zapytam w tej chwili. Jedna z osób prosiła o coś, druga celem drugiej osoby było odmówienie. Monika, odmówiłaś? Nie dałam rady. Nie dałaś rady. Co czułaś, kiedy nie mogłaś odmówić? No, czułam się taka zaatakowana przez Iwonę i taka stłamszona trochę. Mhm. A uczucie jeszcze jakieś złość? Czy pojawiały się chyba złość? Bardziej taka przestraszona. Trochę. Przestraszona. Taka zaatakowana, bardziej. Tak. Atak, poczucie ataku i uległość. Mhm. I kiedy czujemy właśnie tą uległość i czujemy się zaatakowani, nie byłaś w stanie odmówić, tak? Nie byłaś w stanie wtedy odmówić. I czułaś się zaatakowana, Iwona cały czas atakowała, tak? Zobaczmy teraz jeszcze, a może zapytajmy Iwonę, a jak ty się czułaś? No całkiem dobrze. Dobrze, czy ty byłaś tą osobą wygrywającą, wygraną, tak? Wiedziałam, że mam przewagę nad Moniką i mogę coś ugrać. Widziałam, że ona coraz bardziej zaczyna mi ulegać. Mhm. Cofa się. Cofa się. Mhm. Bardzo, że tak powiem, mi to odpowiadało. Widziałam, że za każdym jej wytłumaczeniem, jej tłumaczeniem ja mogę dać następny argument, na które ona już nie znajdzie kontrargumentu. No i atakowałaś, ale jednocześnie atakowałaś na ofiarę. Please, proszę, tak? Różne metody są. Są dobre. Różne metody atakowania, tak. Można atakować, ofiara też może atakować, proszę Państwa. O tym innym razem kiedyś też porozmawiamy. Czyli co? Jedna osoba dominowała, druga osoba ulegała. Czy to jest asertywne zachowanie? Nie jest asertywne. A jaki scenariusz? Wygrany, pamiętam z poprzedniego spotkania. Wygrany, przegrany, nieasertywny. Czy można było zachować się inaczej? Zobaczmy. Iwonka. Moniko, ja mam taką ważną sprawę i potrzebuję dzisiaj wieczorem samochód i jesteś jedyną osobą, od której mogę ten samochód pożyczyć. Błagam cię, pożycz mi ten samochód. Wiesz, to mam taką zasadę, że nie pożyczam swojego samochodu. Moniko, ale słuchaj, to jest naprawdę bardzo ważna sprawa. To jest tak ważna sprawa, że słuchaj, błagam cię, to jest dla mnie być albo nie być. Nie pożyczę ci samochodu, taka jest moja zasada. Ale może jeszcze jednak się zastanowisz. Nie, nie pożyczę ci samochodu. Trudno. Okej, okay, inaczej. No i Monika. Znaczy, no teraz czuję taki spokój, że przede wszystkim, że nie zrobiłam czegoś wbrew sobie, tak? Takie było założenie, że nie pożyczę tego samochodu. Przy tej pierwszej scence zaczęłam ulegać, zastanawiać się, tak? Jak się czułaś, jak stawiałaś opór? W pierwszej chwili? Teraz, tak? Tak, teraz. Przy tej drugiej scence. W pierwszej chwili taką siłę zebrałam w sobie, ale za chwilę już właśnie takie wyrównanie emocji, spokój. Wiedziałam, że robię dobrze. I Monika? Zgodnie ze sobą przede wszystkim. Okej, okay, okej, okay, dziękuję. Iwonka? No, Monika taką granicę pokazała, że ja już nie odważyłam się poza nią wejść. Mm-hmm. Nie dała mi w ogóle żadnych argumentów. Ja jej nie potrafiłam zbyć. Ty uległaś. Ja uległam, tak? Ja musiałam się wycofać, nie? Ja nie miałam innego wyjścia. W pierwszej chwili co czułaś, kiedy się wycofywałaś? No kurczę. Nie, ja już tutaj, już nie moje będzie na wierzchu. Mm-hmm. A później? A później uznałam, że no rzeczywiście Monika ma prawo jakby powiedzieć mi, czy chce mi pożyczyć samochód, czy nie. Czyli co poczułaś? Spokój. Okay. Jakie to było zachowanie? Do czego doprowadziliśmy? Obie strony poczuły spokój. Wystarczyło kilka razy powiedzieć nie. Jeżeli coś nie zadziałało za pierwszym razem, mianowicie Monika spokojnie powiedziała nie i nie zadziałało. Krótko wytłumaczyła, nie mogę pożyczyć samochodu, bo co? Pamiętasz to? Mam taką zasadę, że nie pożyczam. Mam taką zasadę. Krótkie wyjaśnienie, tak? Można było krótko wyjaśnić, nie pożyczam, bo mam coś do załatwienia i mam taką zasadę. Można rozwinąć, ale krótko wyjaśnić. W poprzedniej scence było dużo tłumaczenia. Tu tłumaczenia nie było. To było po prostu spokojne, zrównoważone wyjaśnienie. Kiedy osoba prosząca o to, nadal jeszcze, nawet nie prosząca, domagająca się, naciskająca, prosiła nadal. Monika powtórzyła to jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. I ona odpuściła. Dwie techniki w jednym. Asertywna odmowa. Jeżeli asertywna odmowa nie zadziała na początku, to stosujemy tak zwaną technikę zdartej płyty.
Wtedy już nie musimy uzasadniać. Może być nie, nie pożyczę ci samochodu. Już nie musiała tłumaczyć, że mam taką zasadę. Nie, nie pożyczę ci samochodu. I kiedyś to dotrze do danej osoby. I na początku może być złość, agresja, ale asertywne zachowanie, asertywna, spokojna energia od osoby odpowiadającej dopłynie do osoby proszącej, domagającej się. I taka osoba otoczona tą energią podda się jej i odpuści. Nie używam słowa ulegnie. Odpuści. Zmieni zdanie i nie będzie czuła się osobą gorszą. Tam czułaś się osobą dominującą. A w tej stance i wątkach się czułaś? Nie czułam się osobą dominującą. A jak się czułaś? Czułam się bardziej jakby partnerem w rozmowie. Mhm. Wiedziałam, że są takie argumenty, które po prostu no, nic innego mi nie pozostaje, tylko przyjąć. Tak, okej. Okay. I proszę Państwa, na temat naszego dzisiejszego spotkania, to jest asertywność emocjonalna. Pomimo zachowań naszych, a zachowanie było asertywne, słowa były asertywne, a jakie były uczucia? Uczucia spokoju. Czy asertywność emocjonalna, w asertywności zwracamy uwagę na każdym kroku, to będę Państwu podkreślać, do znudzenia tym razem. Celowo, że uczucie spokoju jest tym uczuciem, po którym rozpoznacie, czy zachowaliście się asertywnie, gdy został doprowadzony asertywnie. Dopóki się będziemy złościć, nie, ja się złoszczę, to nie będzie zachowanie asertywne. Na początku może być, że będziemy tą technikę stosować właśnie w taki sposób. Jeszcze będą emocje, kiedy będę mówić nie. Trzeba wielu powtórzeń i pracy z podświadomością. Kiedy w dzieciństwie nauczyliśmy się, że nie możemy mówić nie, że musimy się podporządkować. To jedna technika asertywności nie zmieni waszego dzieciństwa i lat życia. Ale pokaże, tak można. Świadomość zacznie się przyzwyczajać. A z drugiej strony, jak po nowym roku zaczniemy pracę z podświadomością, to zobaczymy, w jaki sposób można wyeliminować stare nawyki, przyzwyczajenia poprzez pracę z podświadomością. Teraz robimy to poprzez pracę ze świadomością. Przejdźmy teraz do drugiej części tej techniki. Mianowicie, tutaj była asertywna odmowa, w tej chwili skupmy się na tym, że jest coś takiego jak asertywna prośba. Dziewczyny, czy możecie nam zademonstrować asertywną prośbę? Kto poprosi? Ja będę prosić. Dobrze. O, Moniko, wiesz co, ja tu przyszłam do ciebie. Nie wiem, jak mam ci to powiedzieć, wiesz, bo ja wiem, ty jesteś taką osobą zajętą, a ja chyba bym czegoś od ciebie potrzebowała. Wiesz co, nie wiem, może niepotrzebnie tu w ogóle przyszłam. Wiesz co, ja chcę kupić samochód, mówiłam ci kiedyś, pamiętasz, i tak bym chciała, żeby mi ktoś pomógł, pojechał na giełdę samochodową, ale nie wiem, czy ty w ogóle będziesz miała czas. A kiedy? No wiesz co, no w sobotę ty chyba jesteś wtedy, nie wiem, dzieci chyba. O której godzinie? Tak około 12 chciałam pojechać. Wiesz co, nie, no 12 tam sprzątanie w domu, to przecież w soboty sprzątam całe mieszkanie. Ja tak myślałam. Ja, wiesz co, przepraszam cię, że w ogóle cię pytałam o to i prosiłam. Tak myślałam, ale wiesz, musiałam spróbować. Okej, okay, dobrze. Iwonka, co czujesz? Oj, niedobrze się czuję. Niedobrze? Dobrze. Bo... Naprosiłam i dostałam, że tak powiem, odmowę. Ale w jakiejś części to tak trochę rozumiem Monikę, że mi odmówiła. Poprzednio czułaś się dominującą, a teraz? Teraz tak, jestem na straconej pozycji, tak. Bardziej jestem uległa. Taka. Prosisz, proszę. Tak, proszę. I kiedy ktoś był taki uległy i proszący, co czułaś, Monika? No właśnie dla mnie trochę takie lekceważenie do tej osoby poczułam, że nie wyraziła tak naprawdę tego, co chciała, tylko była taka właśnie lekceważący taki stosunek poczułam. Tylko prosiła, nie wiem, o co tutaj chodzi. Dokładnie, tak nie wiadomo, czy ona rzeczywiście tego potrzebuje. Nie czułam, że to jest naprawdę prośba. Ważną rzecz powiedziałeś. Nie czułaś, że naprawdę jej na tym zależy, tak? Bo było tyle proszenia, że tak naprawdę nie wyartykułowała, o co chodzi. Dokładnie. I po prostu odmówiłaś. Tak. Bo uważałam, że to nie jest ważne i pilne. Że tak? Nie jest ważne, tak. Okej, okay, posłuchajmy jeszcze raz. Moniko, asertywna prośba, proszę Państwa. Moniko wie, że chce zmienić samochód i ostatnio wiem, że ty swój zmieniałaś się tam z naszym na tych sprawach. Planuję w sobotę pojechać na giełdę około godziny 11. Czy mogłabyś ze mną pojechać? Chętnie. Nie ma problemu. Fajnie, cieszę się.
No, różnica. A dlaczego taka różnica? Monika, dlaczego tym razem nie odmówiłaś? Przede wszystkim od razu nie kajała się, tak? Podała konkret, podała godzinę, podała dzień. Praktycznie wszystkie informacje zostały już zawarte też w tej prośbie. Poczułam chęć, że mogę pomóc, tak? I uczucie zwyczajne. Spokój. Okej, okay. Chęć? Tak, i chęć, takie, i bardzo prosto, takie zadowolenie, że mogę pomóc koleżance. A jak ty się czułaś, prosząc w taki sposób? Też bardzo dobrze, bo wiedziałam, że zwracam się do osoby kompetentnej i ze względu na to, czy Monika by się zgodziła, czy nie, jakby nie miało to dla mnie aż takiego znaczenia. Natomiast wiedziałam, że jest to osoba, która może mi w tej kwestii pomóc. Dobrze się czułam podczas tej prośby. Okej, okay. Proszę Państwa, różnica polega na tym, że tutaj było krótko, zwięźle i na temat, bez stresu, bez emocji. Zapytam. Jeżeli ktoś nie będzie chciał, to po prostu odmówi. Nie będę się kajać, nie będę agresywna, nie będę jej pożycz mi, nie będę prosić. Po prostu zapytam w spokojny sposób. Spokojna, dobrze uargumentowana prośba pokazuje, że możemy tutaj w spokojny sposób odmówić albo zgodzić się. I jedna i druga odpowiedź będzie dobra. Natomiast szybciej osiągniemy swój cel, prosząc w sposób asertywny. I jeszcze jedna krótka technika dzisiaj, mianowicie technika, która nazywa się zmiana oceny na opinię. I tak jak poprzednim razem, posłuchamy prezentacji, a później odniesiemy się do tej techniki. Bardzo proszę. Tym razem też Iwonka zaczyna? Tak. Słuchamy. Moniko, przygotowałaś mi plan na zajęcia ze słuchaczami w akademii i słuchaj, poszłam na te zajęcia i to jest zupełnie bez sensu. Były nie te zajęcia, nie na ten temat, nie ci ludzie. Ale jak słuchaj, te zajęcia? Słuchaj, nie przerywaj mi, bo naprawdę ciągle zawalasz. Co ale chcę od ciebie, to ty zawalasz. Jesteś do niczego. Przygotowałam i o co ci chodzi w ogóle? Do niczego, wszystko. Pewnie nie doczytałaś zwyczajnie planu. Nie, słuchaj, słuchaj, zawsze się tak tłumaczysz. Nie spojrzałaś, słuchaj, tak ale trzeba, nie zwalasz na mnie. Ale słuchaj, no nie dziękuję. Dziękuję. Moglibyśmy to ciągnąć, tak. Na czym polegała ta rozmowa? Tutaj była Iwonka. Co zaprezentowałaś? Co pokazałaś? Niezadowolenie. Oceniłaś? Oceniłam, tak. Monika zawsze coś robi źle. Oceniłam Monikę. Oceniłaś Monikę, tak. Monika, kiedy była oceniana... Poczułam się w ogóle zaatakowana bardzo. Broniłaś się. Tak. Broniłaś się, tak. I broniłaś się. Ty się broniłaś. Oceniana, Iwonka jeszcze bardziej atakowała, coraz bardziej oceniała. Czy to było zachowanie asertywne? Zachowanie nie. A uczucia były asertywne? Jak się czułaś? No, co czułaś? Mi taka agresja mi się podnosiła, zdenerwowanie. Iwonka? Ja też zdenerwowanie. Dwóch agresorów mamy, tak? Teraz jak dopadną, mogłyby dopaść do siebie, tak? Przynajmniej emocjonalnie, słownie. Na pewno tutaj nie miało to nic wspólnego z asertywnością. A zobaczmy, w jaki sposób można tutaj się zachować. Technika brzmi zmiana oceny na opinię. Ocena jest jakaś, tak? Ocena nadal jest. I zobaczymy, co można zrobić z oceną. Iwonka? Moniko, przygotowałaś mi plan i materiały na zajęcia. Poszłam na te zajęcia ze studentami. To zupełnie jest do niczego. Wszystko, co przygotowujesz, to tak naprawdę jest do niczego. W ogóle nie na to, żeśmy się umawiały. Nie zgadzam się z Tobą, Iwonko. Przygotowałam zajęcia według wytycznych Pani Dyrektor i uważam, że były przygotowane dobrze. Słuchaj, ale to jest takie Twoje tłumaczenie. Ja pamiętam, Ty zawsze przygotowujesz takie złe materiały, po prostu nie nadajesz się do tej pracy. Ja na temat swojej pracy mam inną opinię. Uważam, że przygotowuję się dobrze do zajęć. Jeżeli chcesz, możemy wrócić do wytycznych od Pani Dyrektor, możemy na spokojnie przejrzeć jeszcze raz plan i zobaczymy, co po prostu wyszło nie tak. No dobrze, no to może to zróbmy, bo no nie chciałabym czegoś takiego podczas następnych zajęć ze studentami. Dziękuję bardzo. Inaczej zabrzmiało? Rozmowa skończyła się jakimś porozumieniem, tak? Iwonka, jak się czułaś na początku i na koniec? Na początku byłam zdenerwowana, delikatnie mówiąc, na to, co... Tej drugiej scenki mówimy. Tak, tej drugiej, tak? Monika, ale w trakcie, kiedy ona zaczęła jakby
przekazywać jakieś argumenty, zaczęłam ją słuchać. I co jeszcze powiedziała? Że to jest... Że to jest jej, że jej, ona ma inne zdanie. Inne zdanie, ma inną opinię. Inną opinię. Ważne słowo, żeby tutaj powiedzieć, że moja opinia jest inna. Mam inną opinię na ten temat. Jeżeli chcesz, dalej padły, jeżeli chcesz, asertywnie, możemy wrócić do tematu i spokojnie, bardzo ważne słowo, o tym porozmawiać. I co wtedy? No wtedy zaczęłam się zastanawiać, słuchać, co mówi Monika i pomyślałam sobie, że tak. A może ma rację. Może ma rację, bo chodzi mi o jakieś fajne zajęcia. Zaczęłam się zastanawiać, jak to zrobić, tak? A może coś tutaj, może coś w tym jest, tak? Tak. Właśnie, w każdej sytuacji warto wysłuchać opinii tej drugiej strony. Nie oceniać, tylko wysłuchać opinii. Nie wiemy, co się dalej wydarzyło, ale prawdopodobnie, kiedy te osoby usiądą przy stole ze swoimi papierami i przejrzą ten plan zajęć, czy materiały na zajęcia, wtedy zobaczą, jaki jest powód, że jedna z osób nie poczuła, że to nie są te materiały, dlaczego tak się stało. Przegadanie tego tematu w sposób spokojny doprowadzi do tego, że osiągniemy jakiś cel. Celem tego jest porozumienie. Nawet jeżeli okaże się, że Monika źle przygotowała, albo jeżeli okaże się, że Iwona coś inaczej pomyślała, to i tak to będzie nieważne, bo zmienimy tą ocenę. Nie czujemy się atakowani. Kiedy czujemy się, kiedy kogoś oceniamy, albo się boimy, osoba oceniana czuje lęk albo czuje agresję. Kiedy chcemy zapobiec temu agresorowi, który nas atakuje, wystarczy powiedzieć właśnie, użyć tego słowa. Moja opinia jest inna na ten temat. Usiądźmy i porozmawiajmy. Mam inną opinię. Zrobiłam to, krótko uargumentujemy dlatego. Mam inną opinię. Słowo opinia bardzo zmienia. Wypróbujcie, że jedno słowo, magiczne słowo, są na naszych zajęciach, takie zajęcia poświęcone tak zwanym magicznym słowom. Nie mówimy o czarach. To nie jest czary, to nie są czary magia. Nie uczymy czarów w tej szkole. Uczymy, w jaki sposób odpowiednie słowa wpływają na nasz umysł. Słowa dobrane neutralnie i powiedziane spokojnym tonem. Każdy ma prawo asertywnie pomylić się. Każdy ma prawo zobaczyć to w inny sposób. Każdy ma prawo do błędu. I można w spokojny sposób przyznać się do błędu, nieważne, która z tych stron błąd popełni. Iwonka zagrała rolę agresora dwa razy, natomiast agresor przy słowie opinia wycofał się ze swojej agresji i na koniec poczuł spokój, ulgę, że będzie można coś z tym zrobić. Ale większy spokój, na pewno większy spokój niż na początku. Tak. Kiedy czujemy spokój, wtedy mamy inną świadomość i potrafimy pewne sytuacje zapobiec pewnym sytuacjom i zobaczyć, jak to wygląda inaczej. Na dzisiejsze spotkanie, proszę Państwa, myślę, że jest dość tych dwóch, prawie trzech technik. Zastanówcie się, w jaki sposób asertywnym zachowaniem, krótkimi, rzeczowymi słowami, z uczuciem spokoju można wpłynąć na zachowanie naszego rozmówcy, na zachowanie naszego partnera. Nie musimy oczekiwać i nie zawsze osiągniemy swój cel, ale spokojnie powiemy, o co chodzi. Jest dużo większa szansa, że dogadamy się, a jeżeli nie będziemy zachowywać się asertywnie, wtedy będzie kłótnia, awantura i na pewno nie doprowadzimy do odpowiedniego rozwiązania. Dziękuję Państwu bardzo. Życzę udanych ćwiczeń z asertywnością, z asertywną odmową, z asertywną prośbą, ze zdartą płytą i ze zmianą oceny na opinię. Ten czas świąteczny na pewno pomoże w rodzinie poćwiczyć, zobaczyć, jak to wygląda i przyniesie pozytywne rezultaty, aby przyszły rok był jeszcze lepszy i bardziej dla Was asertywny. Dziękuję bardzo i do zobaczenia jeszcze raz w tym roku. Do zobaczenia Państwu. Dziękuję. Dziękuję Wam. Dziękujemy.